Witajcie. Lubicie program Mythbusters? No to dzisiaj zrobimy mały odcinek na temat pewnego obrazka, który krąży od już dłuższego czasu po internecie. Według informacji tam zawartej od któregoś tam roku, niby wszyscy producenci samochodów w zagłówkach stosują pręty zaostrzone do tego celu, że w razie wypadku, gdybyśmy nie mogli otworzyć samochodu, potrzebowali wybić okno, możemy ściągnąć zagłówek i rozbić szybę. Także zobaczmy, ja mam Citroena DS5. Zagłówek wysuwam do góry i co? Blokuje się. Można próbować wciskać blokadę, wyciągnąć go do góry, ale nic z tego. Op. Blokuje się i do tego opiera się już o sufit. Także powodzenia w wyciąganiu zagłówka i wybijaniu szyby, w szczególności kiedy na przykład pali nam się samochód, zbiera nam się dym w środku albo wpadliśmy do rzeki, samochód zaczyna nabierać wody. Także polecam, zawsze trzymajcie nóż w samochodzie. Ja mam taki folder, łatwo można by nie wybić szybę. Do tego w razie potrzeby też zawsze można rozciąć pas. Także kiedy sekundy mają znaczenie, nie będziemy się bawić żadnym zagłówkiem, warto mieć nóż pod ręką. No i to właściwie wszystko. Jeśli możecie, to w swoim samochodzie sprawdźcie, czy się wyciąga zagłówek. W komentarzu poniżej podajcie markę, rocznik, no i czy udało się z zagłówkiem.